Ja się schabowego pytać. Cześć, dzień dobry, witam was w podcaście Luźno przy kawie. Nasze tygodniowe zmagania z rzeczywistością. 148 odcinek, szósty sezon, ósmy odcinek, a my w składzie Adam Borodo. Maciej Welc. Adam Subina. I Jakub Ścisk. Dzień dobry. Adam, powiedz mi od razu, bo mam na ciebie takie pytanie, które mnie nurtuje już od dłuższego czasu. Czy ty lubisz schabowe? Czy jesteś tak. fanem? Czy jesteś fanem schabowego? Ja je lubię bardzo schabowe. Najlepsze, co może spotkać, to schabowe, zresztą moja mama takie dobre robi schabowe. No właśnie, coś słyszałem, że właśnie jesteś fanem, a przeglądając tematy do dzisiejszego odcinka natknąłem się na bardzo, bardzo przykrą wiadomość. Słuchaj, jak donosi Business Insider, złe wieści dla fanów schabowego. Czy mogę kurwa kląć? dobra, ale czy ale... my w tym momencie ustanowiliśmy... Stworzyliśmy historię, ustawiliśmy rekord. Nigdy tak szybko temat nie wpadł do odcinku. Jest... Bez żadnego smartoku. A ja nawet nie zdążyłem go zapisać. No, to możesz zapisać. Dobra, to teraz timer gwatuje i o co chodzi z tym schabowym? No, minuta 20, a my ale, już... Ale poczekaj, bo rozumiem, że... Zero warm-upu w ogóle. Że schab ma być droższy? Tak. Adam... Ale wiesz co, generalnie nie dziwi mnie jakakolwiek informacja o tym, o co ci chodzi teraz. No tak, jakiegoś... ja wiem, co chcesz powiedzieć i pewnie się zgadzam, ale dobrze. Że co? No, że nie dziwi się, że cokolwiek drożeje, bo pewnie zdziwiłbyś się, jakby, kurwa, były dobre wieści dla fanów schabowego. Znaczy, jak mięso trzeba wpierdalać, to trzeba wpierdalać, no, taka jest zasada tak naprawdę, no i nic innego nie odpowiesz na to. Schabowe i tak najlepsze są jako niedzielny obiadek, kiedy mama zaprosi, kiedy... Z mizerią? Ja lubię... Nie, właśnie nie. Schabowe... Ja schabowe jem z dobre ziemniaczki, taka wiejskie ziemniaczki. Ale pire, ja nie jem całych. Nie mogą być wiejskie, dobra, mogą być wiejskie. Prosto z paczki. Audycja zawiera lokowanie produktu. I marchewka z groszkiem na słodko. Zajebista jest. Czyli takie oldschoolowe. Ja w sumie dawno nie jadłem, ale na ciepło marchewka z groszkiem. Tak, na ciepło musi być. Moja mama robi naprawdę wyśmienite. Mamo, jak słuchasz, to zawsze pyszne. No co mam ci powiedzieć? No szkoda, że schab będzie droższy. Tak jak powiedziałeś, dziękuję, że wyjąłeś mi z ust te słowa. Wszystko kurwa drożeje. Ale płace są coraz mniejsze niestety. Adam, rozpierdzielasz tutaj... Adam, 20% masz większą pensję, 14% inflacji... Ale kurwa, gdzie mam te 20% większe? Ale 16 ci zostaje, czego ty chcesz, no. Drodzy słuchacze, jakby kończymy już dzisiejszy odcinek, bo ja nie wiem, skąd się wzięło to 20% więcej. Właśnie, kurwa, mówi Maciej. Kuba, znaczy się, przepraszam. Maciej, no, już póki co się nie odzywa, Maciej. Jesteśmy tylko marionetkami tutaj. On nawet nie pamięta naszych imion. Kręcąca się karuzela. Adam, jakbyś obejrzał Kabaret, który ci poleciłem w zeszłym odcinku? A nie, nie obejrzałem go. No, niestety, nie obejrzałem go całego. Wyobraź sobie, kurwa, nie miałem czasu na pierdoły. Dlatego nie miał do ciebie czasu, jak chciałeś się z nim spotkać. Właśnie, dzwoniłeś, ja stwierdziłem, spadaj cieciu, w ogóle, co ty chcesz ode mnie. Tak, ale nie o tym. Trzeba się zmierzyć z odrzuceniem. Dokładnie tak. Nie o tym. No mów. Nie. Bo zaintrygowało mnie, widzicie ten kabel Maćka, który chce bardzo spieprzyć z jego słuchawek? Czy tylko ja to widzę, że te słuchawki są na ten... Co? Nie, Adam, wszystko jest okej, nie dotykaj. Nie dotykaj, zostaw. No to jest ten, indukcyjne. Bezprzewodowe, bezprzewodowe. Proszę, zaraz Maciek będzie nie słyszeć jest na odsłuchu. Połączenie Bluetooth między kablem a słuchawkami. No dobrze, podsumowując tutaj Adam te zowieści dla ciebie. No jest trochę też dobrze, bo tylko 17% podobno pójdzie w górę ten schabowy, więc myślę, że udźwigniesz to. Słuchajcie, musimy stać się weganami po prostu. I tak muszę... Jeść trawę tylko. I tak ryb już nie ma. Trawę można palić. Wszystkie umarły. Jeżeli chodzi ogólnie o koszyk zakupowy, to on rzeczywiście jest droższy. I to widać, tak? Ale muszę wam powiedzieć, że ostatnio zrobiłem zakupy w zeszłym tygodniu, w czwartek albo w piątek zrobiłem zakupy w Lublewie Gdańskim. O. Zajechałem tam do Biedronki i za ten sam koszyk produktów, za który na Zaspie płaciłem 480 zł, to w Biedronce w Lublewie Gdańskim zapłaciłem 414 zł. Więc 70 zł różnicy, no prawie. Oczywiście tyle samo człowiek za benzynę zapłacił, ale tak naprawdę było mi po drodze, tak? Więc po prostu tam zajechałem, to muszę powiedzieć, że jest pewna różnica. Ja nie wiem, no schab i tak będę jadł, pewnie dawno nie jadłem, ale dobrze mi przypominasz, to taki schab z kością by można było wpieprzyć gdzieś tam, nie? Tak a naprawdę. Jak ceny bułki tartej? Nie wiem, nie dotarłem, ale nie ma na razie złych wieści. To macie iść do sklepu i zobacz. Nie ma, nie ma się czego obawiać. Nie ma tyle kosztowało rok temu. Macie, musisz prowadzić taki dzienniczek. Codziennie wchodzisz, jak wchodzisz do Biedronki, to zapisujesz po prostu cenę produktów. Patrzę, jakie nowe produkty youtuberów są. Słuchacze, którzy byli i oglądają nasze Insta Stories, które też się pojawia na Facebooku, to tam wrzuciłem zdjęcie właśnie z Biedronki z Lublewa, gdzie było zapisane
10 na klienta kilogramów przypada cukru, na co zapisałem, czy reglamentacja jest legalna, na co Biedronka odpowiedziała, że to no, żeby dla każdego starczyło. Mimo właśnie, wszystko, sama Biedronka ci odpowiedziała. Mimo wszystko, Biedronko, uważam, że reglamentacja pod pretekstem użytkownika czy klienta jest mimo wszystko not fair enough, więc nie powinno być reglamentacji. No dokładnie. Więc, tylko, że wiesz... Czy masz przycisk na karnego kutasa? O, dobra. No. To jest trochę, karnego? No, znajdą się tacy, co będą wyjeżdżać z paletami, nie? Więc no, trochę w tym prawdy jest, ale żeby cukier był po 10 kilo i kosztował jeszcze do 4,50 tego... kosztuje. Tak? Kilogram w Biedronce w Lublewie Gdańskim. No to dlatego jest po 10 kilo. Prawdopodobnie tak, żeby więcej nie brał, bo teraz pewnie wyjechałby Janusz i na osiedlu za 5 zł albo 5,50 sprzedał. Ziko zarobku. Żyć nie umierać, nie? Podatku nie odprowadzi, zobacz. No, to jest... Tak jak ten pan, którym opowiadałem z Jankiem w odcinku, jak podjechał do pana Andrzeja, otworzył bagażnik i sprzedawał cukier u pana, który handluje oponami, nie? No ale dobra, pomijam ten fakt, nie? Dobrze, posłuchajcie, drodzy słuchacze, słońce ustało, znaczy się jest fajnie, bo jest zajebiście deszczowo i gradowo i przy okazji znowu jest gorąco. Wczoraj taki grad pieprzą, że do widzenia, nie? Teraz wracamy do tego small talku na początek odcinka. Tak, jestem właśnie zagubiony, nie wiem, co się dzieje. Tak szybko odpaliliśmy temat, że teraz wracamy do tej luźnej gadki o wszystkim. Słyszałem, Adam, że Gdynię zalało. Tak, no właśnie dzisiaj widziałem i ktoś się spruł na Facebooku, na Twitterze jest taki profil TVP i Korea, czy coś takiego. I typ jest gdzieś tam z Gdyni generalnie i tam widać, że wylewa swoje żale dotyczące ogólnie wszystkiego, więc ten żal też tam wylał, że betonoza w Gdyni, w Gdańsku i w Sopocie daje efekt tego, że wylewa wszędzie woda, na co Mateusz Żileta bardzo fajnie odpowiedział na Twitterze, że to tak naprawdę nie jest efekt betonozy jako takiej, tylko te drogi są dobrze przygotowane, ale kiedy tak obficie zaczyna napierdalać z rur, tak bym powiedział, a tu w tym wypadku z nieba, to nic dziwnego, że wybija, no bo też górzysty teren trójmiejski jaki jest, tak, i jak walnie, to gdzieś spływa, nie? I te studzienki wybija, dwa, no jeżeli u nas by pieprznęła rura, to też nie nadążyłoby spuścić, nie? Albo jak ktoś miałby srogie, teraz naciskasz? No. Po kepsie to też mogłoby nie wystarczyć, nie? Ale i tak nie ma tragedii, pamiętamy powódź Galerii Bałtyckiej, tak, w sensie zaleniego. To... Ja nic nie pamiętam takiego. Były. Nie, no było, że cała Galeria Bałtycka była zalana, nie cała, tylko to dolne piętro i tam trzeba było słyszeć. A to bo to Gdańsk. To jest Wrzeszcz Dolny, wiesz, ta tak. Tam zawsze jest powódź, więc dzisiaj jest, jutro nie będzie, wszystko jest okej, okay, nie? Graj buczy. Dobrze, tak przejdźmy może, nasi kochani, do tematów, które mamy dla was przygotowane na ten... A jakie tematy ja mogę mamy dzisiaj przygotowane? Ja mogę zacząć, czy ten? O, no proszę, tylko musi mi zrobić Kuba time marka, ja muszę słyszeć, o czym mówisz. Pamiętałem. No Jezus Maria, brawo dla mnie. Mam takie do was pytanie. Co robicie ze swoimi starymi telefonami, laptopami, generalnie komputerami, wszystkim sprzętami? Sprzedaję. Sprzedajesz. Maciej? Jak jest w stanie do sprzedaży, to sprzedaję. Znaczy, używam takiej marki, że te produkty nie tracą na wartości, więc tak naprawdę mam je i trzymam je po to, że jeżeli zaczynają albo wychodzi produkt i moje widzimisię stwierdza, o, to jest to, co musisz sobie kupić, to tak naprawdę szukam szybkiego kupca i tak było przy okazji przesiadki z Intela na M1. W dobrej cenie sprzedałem MacBooka Air i niewiele musiałem dołożyć do M1, tak więc... Ja też jestem, zresztą widzicie po sprzęcie, który używamy, że on jest nad wyraz sklepowy, bym powiedział, czyli praktycznie nie obżderpiony, nic się z nim nie dzieje, więc staram się też dbać o te wszystkie sprzęty. Tak. Więc jeżeli dbasz, to masz możliwość, że tak powiem, sprzedaży. Więc ja generalnie wychodzę na sprzedaż, ale to już rozmawialiśmy o tym na żadnym OLX-ie i nigdzie, bo tam jest milion Januszy, którzy potem piszą, że odezwij się do mnie, jakbyś chciał sprzedać za tyle, nie? To... Ale czemu pytasz? Pytam dlatego, ponieważ mi samemu się zdarza właśnie różnie. Część czasami jak coś mogę, to sprzedaję, natomiast mam na przykład problem, bo mam starą moją używaną klawiaturę i myszkę, której już raczej nie użyję nigdy, bo już kupiłem sobie nową, chyba że tamta nowa się zepsuje. Nigdy w życiu. Nigdy w życiu. Natomiast muszę coś z nią zrobić. No i jeden z brytyjskich sprzedawców AGD i RTV, czyli takie nasze Media Markty i inne takie, Kurys się nazywa, zrobił reklamę, możesz odpalić na poglądzie, byłoby super. Zrobił taki billboard, który był napisany, miał napis Cash for Trash.
I tam ten billboard miał zachęcać do właśnie dawania, oddawania zużytych starych sprzętów, za którym po prostu ci konsumenci mogli otrzymać gotówkę. I oczywiście to się nie tyczyło tylko tutaj telefonów i tak dalej, tylko chodziło o cały sprzęt AGD, czy tam była mikrofalówka jakaś, jak się przyjrzymy, tam są wszystko. A to akurat jest fajna akcja. I właśnie chodzi o to, że jest niska świadomość, że ludzie trochę nie wiedzą, co z tym zrobić, bo jakby to nie jest taki śmieć, który... Nie wiem, chyba baterie to była najlepsza taka akcja promocyjna, że ludzie widzieli, że baterie się trzeba jakoś to przechowywać, później się je tak zbierało i oddawało, tak? I chodzi o to, żeby mieć tą świadomość, że elektronika to nie jest takie coś, co wrzucimy do kosza czarnego inne, tak? Ani nie wrzucimy do nie rozbierzemy, nie wrzucimy części do tam plastiku, części do tego, części do tego. A tutaj oni zaczęli oferować po prostu do tam chyba 25 czy od 25 funtów, zaraz to sobie sprawdzę. Nie, mają tutaj właśnie, że take a selfie with our tech wall for a chance to win voucher, a generalnie akcja polega na tym, że jak odniesiesz właśnie tę starą elektronikę, to dostajesz kasę od nich, czy tam voucher na zakupy. Uważam, że fajna akcja promocyjna. Na zasadzie, jak i tak mam stare na przykład telefony Nokia, Nokia 3100 one są, tak? Ten legendarna Nokia, nie zniszczył. 3310, tak? No, na zasadzie... 3310, co chodzi? 3310, Adam, ale to nie, kiedy ty się urodziłeś? To ją można lepiej wykorzystać, można na przykład kamień węgielny w budowie. Tak, to może ale jako za cegła w ścianie. Ale powrócę do tego, co ty powiedziałeś, bo rzeczywiście świadomość recyklingu i tego bycia eko jest dosyć istotna, u nas jest troszkę z tym problem, chociaż dzisiaj zajechałem do centrum handlowego Oliwa, tak się ładnie nazywa, tam gdzie jest Leroy Merlin i Media Markt. Musiałem do Media Markt na chwilę wskoczyć, nie do Leroy. No. Tak. Do Leroya nie wjeżdżam rosyjskiego, wjeżdżam tylko do Castoramy. I posłuchaj, tam był też baner o propos odbierzemy od ciebie każde rzeczy, nie żyj ze starymi rzeczami, coś takiego. Tak mniej więcej ten tekst brzmiał, nie? Wychwyciłem co drugie słowo, bo było dość, to hasło było dość skomplikowane, tak bym powiedział. Ale ja mam przykład kupowania chyba lodówki w Media Ekspercie, na co powiedziałem, że kupuję nową, ale chciałbym, żeby odebrali starą. I w ogóle kuriozum sytuacji było takie, że przywieźli mi nową lodówkę, ale nie chcieli kurwa odebrać tej, tylko tak naprawdę trzeba było się umówić i chyba po dwóch tygodniach dopiero ktoś mógł po nią przyjechać. To jest totalnie bez sensu. Więc to jest bez sensu. No ja oczekuję, że jeżeli mi przywożą, to te same osoby zabierają ten zużyty elektrośmieć, bo tak naprawdę według ustawy, jeżeli dobrze pamiętam, to są zobowiązani do tego, aby odebrać właśnie tak. Te elektrośmieci. I to nie jest tak, że ja muszę czekać. Znaczy... Nie ma chyba tam doprecyzowane, kiedy oni muszą to zrobić, tak mi się wydaje. No ale też dla znaczy, nich... Znaczy nie, no właśnie... Właśnie chyba nie ma sprecyzowane, ale dla mnie jakby oczywistym jest to, że jeżeli kupuję taki sprzęt w takim miejscu, załóżmy, i wydaję te 2000 zł, to zakładam, że usługa powinna wyglądać tak, nie martw się, jeżeli tam są dodatkowych milion usług komplementarnych, z której wynika, że barbarze będą podłączali i ustawiali te kanały, no to tutaj też przyjedzie pan Mietek i pan Mietek pochylając się z uśmiechem hydraulika na tylnej części pleców, że tak powiem, podłączy mi tą pralkę, a starą zabierze, a nie, że ja będę ze starą stał. Pan powiedział, owszem, możemy ją zabrać, ale tu musimy się umówić, kiedy będzie można ją odebrać. Nie? Może być kwestia logistyczna, wiesz, że jeżeli rozwożą wiele rzeczy, zawożą, mają ułożony jakoś. No tak, ale kumam, ale to wiedzą, wiedzą powiedzmy, do kogo jadą i wiedzą, że na przykład przywożą ci lodówkę, więc na przykład chyba mają zaplanowane, że mogą, jeśli jedna lodówka wyszła z samochodu, to druga nie, może no Maciej, wejść. Maciej, masz rację, no, logistycznie są tylko tak, czysty samochód przewożą, nie będą brali śmieci, tak? Hmm. Ale no generalnie powinno to być tak, że zabieram starą, daję ci nową, tą, którą kupiłeś, stawiam i tyle. Ja uważam, że jest to tak zrobione dlatego, żeby ludzie tego nie nadużywali i dlatego, że to też kosztuje, bo to nie jest tak, ale dobrze, sobie... nie, poczekaj, ale jak nadużywali? Nie, no to, właśnie... co będą kupowali 10 tysięcy lodówek? Nie, właśnie w sensie, nie, źle mnie zrozumiałeś. To jakby takie supermarkety lub sprzedawcy sprzętów mogą robić na swoją korzyść, myśląc, że ty, jak gdy masz czekać dwa tygodnie, rozmyślisz się, i nie będziesz chciał tego odebrać, a oni zaoszczędzą kasę, bo to też tak nie jest, że oni biorą tą lodówkę i tak jak Adam powiedział, wywożą ją do kontenera z napisem inne, nie? Oni muszą zapłacić za utylizację, to jest wszystko kasa, więc moim zdaniem to jest obrona przed ponoszeniem dodatkowych kosztów, która moim zdaniem nie jest dobra. I ale kiedy oni, kiedy oni się bronią przed ponoszeniem dodatkowych kosztów? I tak próbując to muszą odebrać. Cię zniechęcić, próbując cię zniechęcić do odebrania, tak? Od odebrania. Czyli i tak zostawiają mi problem, w którym ja to muszę oddać. Tak. I zadzwonić do kogoś, kto przyjedzie, to odbierze.
i on będzie, i on, ta druga osoba według tego, co ty mówisz, będzie ponosiła stratę tego, że przyjedzie i to będzie odbierało. A szczególnie zobaczcie, bo jakby jeszcze... Ja kwestia... jedną rzecz powiem. Oczywiście dobra, to, co ty mówisz, może mieć jakąś tam... reszty, musisz trochę się podgłośnić trochę całą resztę, dobra? 2, 3, 4. Mnie zostaw, a podgłośni was wyżej. Aha, bo was słabo słychać tutaj, jak ktoś napisał, nie? Słuchaj, ja uważam, że tak naprawdę u mnie wyszło w ten sposób. Dowiedziałem się, że nie przyjedzie, pani powiedziała, że za dwa tygodnie czy za tydzień ktoś może być, to machnąłem ręką, zrobiłem zdjęcie, wystawiłem to po prostu na Aliksie czy gdzieś tam i przyjechał facet i tam chyba za 50 zł czy za 100 odebrał tą lodówkę, tak? I sobie gdzieś tam zabrał, bo ona tam w miarę działała, tak bym to powiedział, tak? Ale wiesz, to czy oni przyjadą, powinni to w myśl dobrej obsługi klienta, haseł różnych, to powinno być oczywiście tak. Przywozimy nowe, zabieramy stare. To jest czegoś takiego, bo ten koszt, oni nie mają, oni chyba nie ponoszą kosztu związanego z utylizacją, płacą to i tak w podatku, to tak samo jak, dlaczego foliówek nie sprzedają, ponieważ jeżeli ty kupujesz foliówki i chcesz je sprzedać, musisz się zgłosić do, nie Urzędu Pracy, tylko do Wydziału chyba Środowiska czy gdzieś, żeby zapłacić podatek za to, że masz użytki foliowe. No. I to jest dokładnie jakby ten, dokładnie to rozumiem, we wszystkim jest ten podatek, on jest też częściowo narzucany na konsumenta. Ja też nie wierzę, że oni za to, że odbierają, bo im tak prawnie każe, oni muszą płacić nie wiadomo jakie pieniądze za utylizację, bo firmy, które też to odbierają, utylizują, oni też na tym pieniądze zarabiają, tak? Bo ktoś tego za darmo też nie robi. Więc wiesz, ja tylko po prostu uważam, że opcja jest fajna i wydaje mi się, że jeżeli mielibyśmy zanalizować ten case bezpośrednio za granicą, to uważam, że on byłby fajnie przemyślany od A do Z. I on by był tak, że rzeczywiście oddajesz, dostajesz, kupujesz, zabieramy i tak dalej. Niestety nie kupowałem nic na zachodzie, więc znaczy elektronicznego dużego, żeby mi zabierali, więc nie wiem. Nie? Szczególnie właśnie, bo tutaj podałeś przykład lodówki, która jest świetnym przykładem, bo co innego, kiedy po prostu telefon zanosisz do sklepu stary swój, albo stary tam, nie wiem, tablet czy komputer, a lodówka, czy powiedzmy piekarnik, czy tam inne rzeczy takie duże AGD, to cholernie dużo miejsca zajmuje, no nie oszukujmy się, to nie jest coś takiego malutkiego, które po prostu możesz sobie postawić w kącie. No oczywiście, że tak. Więc to jest przede wszystkim największy problem. Lodówki raczej sam nie wywieziesz sobie z łatwością, powiedzmy. Tak, to też nie jest taki... No, jak się postarasz, to może i wywieziesz. A słabo nas słychać, już wiem dlaczego. Są tacy agenci, czasami ich widać na obwodnicy, którzy mają otwartą jeszcze klapę bagażnika i po prostu coś tam wrzucone i na tylne siedzenia złożone i jadą. No. Natomiast oczywiście nie o to chodzi. Natomiast to fajna inicjatywa, którą oczywiście popieramy jakoś i dobry pomysł też fajny marketingowy z tym billboardem, który był obklejony po prostu w tych starych rzeczach AGD. No co? Co jest Adam? Nie, jest, mamy technik tutaj problem techniczny, walczy, że tak powiem, walczę, ale możecie gadać, bo tutaj rzeczywiście ktoś pisze, że nas słabo słychać tak naprawdę, nie, bo on zbiera z mojego mikrofonu, nie? Pytanie, czy chcemy jeszcze o tym, czy już lecimy, Maciej jakiś kolejny, bo ja mam jeszcze swoje ja kolejne, mam temat. Maciej, coś masz. Co teraz tutaj jeszcze weryfikowałem parę informacji, gdyż o Ironmanie. Ale to nie jest temat filmowy, to jest temat o 10-krotnym Ironmanie, o wyścigu... nie pamiętam jak się nazywał, ale taki generalnie 10-krotny Ironman. Mhm. Wiecie co to jest Ironman? To jest wyścig... Czyli już dla totalnych standardowy, to jest tam niecałe 4 km pływania, 180 km jazdy na rowerze i 42 km biegu, czyli maraton na koniec, na dobicie. No i jest taki polski sportowiec, Robert Karaś, który w tym momencie od 50 godzin mniej więcej jest w trakcie 10-krotnego Ironmana. Od 50 godzin? Tak. Od 50 godzin już przepłynął cały dystans 40 km pływania, tam 38, i przejechał już ponad 1000 km na rowerze. Podobno już nawet drzemkę zrobił 20-minutową w międzyczasie. Yeah, super. Także przed nim jeszcze 800 km roweru i 400 km biegania. Także, o matko boska, jakaś masakra. Dla totalnych rekord. Rekord świata na tym dystansie to jest prawie 8 dni, 190 godzin bodajże. To jest popularne, żeby robić 10-krotnego? 16 osób bierze udział w tym momencie, więc no nie jest jakieś takie bardzo popularne. Ale jest trzech Polaków tam, jeszcze razem z Robertem trzech Polaków bierze udział. Jest to niesamowite, naprawdę. W sensie...
to nie może być dobre dla zdrowia, nie? To mówi się sport to zdrowie, ale chyba nie do końca tak. W sensie wszystkie sporty wyczynowe są, powiedzmy, tak, tak, bardzo ciężkie dla organizmu w tej dłuższej perspektywie. W sensie jeśli uprawiamy nawet, kurczę, piłkę nożną tak na najwyższym poziomie, no to i tak te stawy są rozwolne. Natomiast po 90-minutowym meczu piłkarze są totalnie padnięci. Jak, kurczę, a można nawet Pikacza łączyć, jak, kurwa, jesteś totalnie... Będzie demonetyzacja na YouTubie będzie. Jak nie, to będzie, jest ustawione, że tu klniemy. Jak to będzie wyglądał jego organizm? W sensie, co będzie się działo z jego organizmem tak naprawdę po takim wysiłku? W sensie, na pewno on się do tego przygotowywał i tak dalej, na 100%. Tak, tak. Natomiast w ogóle, jak się do tego przygotujesz? Jest gorący dzisiaj. Ile mówiłeś, rekord świata jest w tym? Prawie 8 dni. 8 dni, czyli tak naprawdę tydzień... Nie no, cały tydzień tak naprawdę jeden trening wygląda, żebyś zrobił realny jeden dystans, który masz przebiec. No ale nie robisz treningu, w którym robisz cały dystans. No ale dystans, musisz nie? przynajmniej raz go zrobić, żeby zobaczyć, no, czy w ogóle nie jesteś wiem. W stanie. Nie wydaje mi się, że... To chyba jest tak, że oni się przygotowują i potem dopiero jest strzał, nie? No, myślę, że tak. To raczej chyba nie robisz próby, bo ale to nie. Tak jakbyś robił próbę, wiesz... No, jeżeli nie, mówimy jak bijesz rekord, to jest już sama w sobie próba, a przygotowania są wcześniej. No tak, ale tutaj 8 dni, no to ciekawe, ile on łącznie będzie spał i tak dalej. A myślę, że Robert pobije solidnie. Obecnie jest na prowadzeniu tak sporym, ale tak. Ja jeszcze wrzucę. Trzymamy kciuki oczywiście. Jest bardzo fajnie, można na Facebooku Roberta Karasia, można śledzić cały czas relacje na żywo. Co kilka godzin wlatuje post jakiś, że ile dystansu jakiegoś już było pokonane. Tam opowiadają czasami, co mu przygotowują do jedzenia, co tam Robert ma ochotę. Ale to jest jakby samodzielne, rozumiem, tak? Wycieczka, tak bym to powiedział. Znaczy to jest... Czy tam też biorą jakieś inne osoby w tym udział? Ekipę, która mu robi się ściga i tak dalej. 16 osób bierze udział. Okay. Ale no to jest wiadomo, to nie jest tak, że oni mają trasę 1800 km, tylko no to oczywiście. Są pętle 9-kilometrowe. Okej. I... Rzeczywiście, tutaj na przeglądzie sportowym jest zrzut z tego. No wiesz, ja uważam czasem, że osoby, które tak trochę za mocno podchodzą do tego tematu bycia sportowym, fit, czy jak zwał, tak zwał, to uważam, że to jest generalnie chyba tłumacz, nie? Tłumacz pod tym względem, że albo są zbyt dużymi freakami, bo no to tak nie można, nie? Tak moim zdaniem nie może być, nie? A jak się nazywał ten u nas gość, który chciał przepłynąć z Polski do Szwecji? I przerwał, bo przez 30 km stał w miejscu. Nie wiem, może mówił, cóż, że Szwecji, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Ale coś chciałem... A, generalnie bardzo podziwiam Roberta i życzymy powodzenia, żeby dotarł do końca. Pewnie jak słuchacie tego w piątek, to wciąż biegnie, to wciąż będzie biegł albo jechał. Chyba bieg. No, to bieganie 400 km jest najcięższe. Ale... Bartłomiej Kubkowski, przepraszam, że ci przerywam. Okay. On próbował, ale mu się nie udało, bo właśnie po prostu był taki prąd, że stał w miejscu cały czas. Przepraszam, Maciej. I jak wjechał, myślałem, że coś się stało. Myślałem, że tak pomyślałem w pewnym momencie. Skomentował coś. Skomentował, no. Że jakieś głupoty gadamy. No, tak. A, zaraz. I jeszcze w temacie Ironmana, triatlonu, zarzucasz jakiś czas temu, nie wiem, z 2 tygodnie temu, też inny Polak, Wojciech Sobierajski, wydaje mi się, że tak się nazywał, brał udział, sam to robił, był pierwszą osobą, która pokonała Ironmana z 50-kilogramową kłodą na plecach. Czemu? Łoda. Był pierwszą osobą, która to robiła i na pewno było to dosyć męczące, ale nie wiem, już czasami te pomysły są takie wystrzelone, nie? Tak coś po prostu innego chcę zrobić. W sensie ja uwielbiam na przykład freediving, to jest jedna z moich ulubionych dyscyplin, na przykład tam też jest naprawdę pchanie do limitów, ponieważ tam jak już człowiek schodzi poniżej tych już, nawet poniżej 10 metrów, to już masz bardzo duże zmiany ciśnienia, które nasz organizm dostaje w tyłek, a rekord jest chyba teraz tam 200-300 metrów, muszę sprawdzić, że jest w ogóle już totalnie dopchnięty do absurdu. I dla mnie to już spada jest... 200-300 metrów w dół, czy jak? Nie, że płynie w dół po prostu 200-300 metrów okay, w freedivingu. Tak, tak. A na jednym oddechu, film, tak? Jest taki stary film, Wielki Błękit. Moi rodzice bardzo go lubią, oglądałem kiedyś, jest właśnie o takim freedivingu. Tak, tak, bo tam zdarzają się czasami przypadki śmiertelne, bo po prostu tak, przy wypływaniu masz dekompresję płuc, które po prostu ci wybuchają, bo pęcherzyki powietrza ci się zwiększają potem. Zmniejszają, przepraszam. Jesteś na dnie, to ci się zwiększają. Natomiast chodzi tutaj o sytuację, że tu już masz naprawdę, popychasz swój organizm do totalnych limitów. I no tak, już tak. Tutaj nie mówimy o treningu jakimkolwiek, tu już totalnym przetrenowaniu i przemęczeniu organizmu. I dla mnie już właśnie
jak tu przy na przykład freedivingu, to się zastanawiam, czy to jest too much, czy przy jakichś innych dyscyplinach, natomiast 10-krotny Ironman, to już uważam, że to już jest naprawdę przeginka. Też tak uważam. Dobrze, to teraz a propos przeginek. A propos przeginek, w sobotę startuję w tym wyścigu dookoła Mola, ale to jest tylko tysiąc. Wow, przeginka. Ale ty startujesz czy coś? Ja startuję. Możecie mi posuwasz swoje organizm do limitu. I teraz dla porównania... Ale startujesz z koszulką luźno przy kawie podcast, rozumiem, tak, jakoś. Tak, i z naklejką na czepku. O, nakleję sobie naklejkę na czepku, to jest dobry pomysł. Powodzenia, nie odkleić się wcale. I ty zamiast 50-kilogramowej kłody będziesz kilogramową kawę Veronesi. Dobrze. Dla porównania to jest tylko 1200 metrów, więc patrząc na Karasia, to nie wiem, czy to jest dla niego nawet rozgrzewka. Ja mam pytanie. No dawaj. Do Maćka, bo jest nie, do ciebie. Intrygujące pytanie mam, bo tu masz napisałeś, że ktoś pokazał penisa na Instagramie. Tak. I ktoś naprawdę pokazał Five Foods Love Utah penisa. Mogę wam kutasa? Mogę wam pokazać. Zrobiłem screena. Tak. Ale widać naprawdę? Tak. O, zajebiście, to czekaj, tutaj zrobimy kontrowersyjny temat. Proszę dzieci odejść od odbiorników. Czekaj, to zrobię tutaj na Kubę, to będzie lepiej widać. Myślałem, że chciałeś pokazać penisa. Twoje. Takie rzeczy tylko, no flatwajcie. Tutaj weź. Adam pokazuje. Adam, pokaż to. Tam nie pokażę. Ale możesz. O, rzeczywiście widać. Jest po prostu wstawione. No nie, na YouTubie nie pokażę. Wy, jak chcecie, chyba na Twitterze ciągle jest, to musiałbym sprawdzić. Ja pokażę, bo jest... Adamowi? Dobra, a to... Tutaj widać jakby tego penisa, znaczy nie widać tego penisa, a po tak? Po co on to zrobił? Właśnie, czy... Po nic. Tak, o. Ale dobra, kim jest Tomili? Właśnie, kim jest Tomili? Bo zacznijmy od tego. Tomili jest perkusistą zespołu Motley Crue. Czyli bardzo znanego tam w latach bodajże 80-tych, 90-tych takiego glam metalowego zespołu. Powstał film na Netflixie pod tytułem Brood, Dirt, który opowiada właśnie o historii zespołu. I generalnie widać tam, że to są wystrzelone chłopaki, nie? I to jest były mąż Pameli Anderson. Tak, też. Jest ich sekstaśma w internecie też. Parę lat, no tam latach lat temu. Wyszła sekstaśma Pameli Anderson, o czym opowiada dostępny na Disney Plus miniserial tak Pam jest. I Tommy z Lily James i Sebastianem Stanem. Tak, tak. No i właśnie Tommy Lee uznał, że wstawi sobie zdjęcie. Jeszcze moim... Tak. Ja nie ale mogę po prostu... Nie ma jakiejś polityki, że banuje od razu? No właśnie to było najbardziej zaskakujące, że... Bo to 5 godzin wisiało, nie? 5 godzin wisiało na Instagramie. No na Twitterze i zdobyło 33 tysiące polubień chwilę, nie? A tego już chyba nie ma na Instagramie. Na Instagramie nie, aczkolwiek... A to jakiś inny post się wyświetla. Stawił kilka godzin później to samo zdjęcie, tylko z takim filtrem, jako dzieło sztuki, jako obraz. Coś takiego, nie wiem. Nie wiem, czy to tego też chyba nie możemy pokazać. Chyba nie możemy. Ja nic nie zobaczę. No pokaż. Zobacz sobie, tylko do kamery nie pokazuj. Natomiast... Pokażemy we flatwajcie. We flatwajcie pokażemy. Dobrze. Czy macie coś jeszcze do dodania odnośnie penisa? Nie, bo ja byłem po prostu ciekawy, wiesz... A. Nie, właśnie chciałem jeszcze powiedzieć, że tak jak wspominałeś parę odcinków temu, że czasami kawałek pleców jest odsłonięty i tutaj od razu Instagram mówi, że uwaga, niebezpieczne treści. A tutaj tak o, wchodzisz sobie na Instagrama, patrzysz i w sensie penis. I to jest szokujące penis. Dosyć. Basa. Adam właśnie się przedstawił, brawo. Dużo się mówi o tym, żeby... Nie, dobra, nie skomentuję tego. Jakby nie będę się zniżył tego poziomu. O wysyłaniu jakichś takich tego typu zdjęć niechcianych. No i to generalnie takie największe wysłanie niechcianego dick pica do dużej publiki. To chyba nie było niechciane. Tylko było chciane. Niechciane przez osoby obserwujące. O tak, że nikt nie prosił o to, nie? Chociaż... Może ktoś prosił właśnie. Chociaż teraz jak się czyta komentarze pod jakimiś innymi postami, to jest dużo typu, że... Dobra, ale... Świetny... Mam pytanie. Fajny kutas, bracie. Czy Tomli, czy... Tomili, jak w filmie Ściganym, tak? Bądź jak Tomili Jones w filmie Ścigany. Tak jest. To powiedz mi, czy ten typ jakby teraz jeszcze gdzieś gra, śpiewa, tak. Czy cokolwiek? A, czyli jakby... Cały czas teraz dopiero nie... zacznie. Ja rozumiem, bo jakby temu służą takie kontrowersyjne akcje, ale on jakby nie miał problemu z jakimś tam fejmem, czy z czymkolwiek innym. Raczej nie. Jeszcze często nie... On dużo ciekawych rzeczy wstawia. Jakieś filmiki, gdzie jest totalnie naćpany i sobie idzie po ulicy i się świetnie bawi, słuchając jakiegoś rytmu wbijanego przez światła na ulicy. To oczywiście nie jest autorytet, który polecałem. Nie, w żadnym wypadku. Najlepszy Instagram to jest i tak Snoop Dogga. Potem wam powiem dlaczego i pokażę też, bo Polska zrobiła się sławna na Instagramie Snoop Dogga. Znów. Co? Ale to potem. Dobra. Albo co, do Flatwaj to zostawię. Na Flighta.
No dobrze, dobra. Na flighta. Na flighta. Za 15 ziko możecie zostać naszymi patronami, jeśli nie, jeszcze nie jesteście. Dokładnie. Dziękuję. Spróbuję powiedzieć, ale nie, coś mi zostało z głosu. A chcesz przejść do następnego tematu? Tak. Weź tam markuj, dobra? Zjadłeś gąbkę jak Adam? Nie wiem właśnie, czy zjadłem gąbkę. Okej. Coś dla fanów motoryzacji, czyli kolaboracja dość kontrowersyjna Porsche i Pixar. Czemu kontrowersyjna? Znaczy kontrowersyjna, no zajebista w sumie, taka niespodziewana bardziej niż kontrowersyjna, o tak bym powiedział, bo no znaczy, dość jak, ciekawa. Takie Gucci tam. Wszyscy, którzy oglądali auta, to chyba kojarzą Sally, tak? Czyli... Myślę, że nie, ale zaraz pokażemy. O, Adam już wyświetla. Ale ładny samochód. Niebieskie Porsche, no tak. Okej, no to jest ujęcie z filmu Auta, tak? Dokładnie. Kto z nami nie ogląda, bo nie lubi oglądać, a woli słuchać, to Kuba wrzucił link, on też jest u nas na stronie internetowej. Właśnie jakby w pixarowym stylu są z Auta przedstawione. Bardzo fajne przejście, taki fajny b-roll, bardzo fajny b-roll zrobiony właśnie z Porszawką przejścia samochodowego. Ekstra to wygląda. Czyli po prostu z auta, które jest bajkowe, zrobili prawdziwe auto. Sally Special, ale tak naprawdę to jest Porsche 911, tak? Pokolorowana w kolorze niebieskim. Ma dokładnie felusie zrobione. I bodyki trochę taki podobny. Jak grilla, jak na grillu, znaczy jak spojrzysz na grilla, to jest bardziej właśnie jak w tym. Z tego, co ja pamiętam... Ale to jest 911, nie? A rzeczywiście tak, felgi tak. Są... fajnie to wygląda. Znaczy, jeśli zobaczysz na front grilla to i dyfuzor z tyłu, to on jest właśnie zrobiony trochę inaczej. Grilla to ja mogę zrobić z kiełbaskami. Yummy. Co ciekawe... Ale nie z schabowym, bo drogi. Dobra, Kuba, lecisz. Ze schabem, dobrze. Będzie tylko jeden egzemplarz tego Porsche i będzie... Dla Pixara. Tak, będzie wylicytowany 20 sierpnia na cele charytatywne. Możesz licytować. A możemy licytować? Nie wiem. Myślę, że nie. Okej, okay. No, szkoda. Myślę, że cena wywoławcza... Bo ja mam 5 zł, bym zalicytował. Tak, za 5 zł myślę, że... Może to jest pomysł na prezent. Ostatnio byłem w Pepco, tam Hot Wheels kosztuje już 7, Adam, więc może być trochę za mało, ale widziałem, nawet kupiłem 911, także... No fajnie, no. Za siódemkę możesz taką 911 mieć, nawet niebieską, nie? Natomiast... No to pasuje mi. Nie pamiętam, w którym odcinku, ale w którymś odcinku poruszyliśmy ten special Porsche, który wcześniej zrobiło, czyli tą Sport Classic, który będzie wypuszczać teraz w przyszłym roku. To jest Sport Classic jest z okazji 50-lecia Porsche i Porsche generalnie zapowiedziało, że teraz będzie... To oczywiście jest na cel charytatywny ta sali, natomiast to jest w ramach tego, że Porsche celebruje 50-lecie modelu 911 i teraz właśnie to jest jedna z tych akcji promocyjnych. Zobaczymy, co jeszcze będzie, ponieważ mówi się szeroko o współpracy z Rimaciem, czyli tej firmy, która robi sport... Chorwacka. Myślałem, że Junakiem. Tak, które robi najszybsze obecnie samochody świata i są elektryczne. Elektryczne, no. Zobaczymy, bo Volkswagen kupił część i właśnie Rimac zapowiedział, że z Bugatti zrobi kolejne Bugatti, będzie hybrydowe i zrobią je razem i kolejne, a tymczasem Porsche, chyba Taycan w ogóle ma właśnie baterię od Rimaca. To elektryczne Porsche w pełni. Ja bym chciał na MLX-em elektrycznym jeździłem tylko. Panie było? No zajebiście, jak się dobrze... A takim golfowym, czy takim miejskim? Nie, śmieci rozwoziłem tym, zbierałem po środku, jak pracowałem. Nie odhaczyłeś dżingla luźno przysmażę, bo a tu akurat pasowało. Może być. Już nie, już teraz nie, już po fakcie nie rób tego. Musisz być czujny, Kubencjo. Jak ważka. Jak ważka. No. Jak Tommy Lee Jones w filmie Ścigany. Dobrze, bardzo natomiast mi się bardzo podoba. Sally Carrera. Bardzo ładny super. Trailer, bardzo ładnie dobrze. Marketingowo spięty. Poprosiłbym o timarczka. Ja bym chciał nawiązać troszkę do tematu Poczty Polskiej, o którym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, bo no, już rozmawialiśmy o tym, najlepsza instytucja w Polsce, o co ci chodzi? Nie, to bez dwóch zdań. Najlepiej wyszkolona militarnie. To tak, bo właśnie obok mydła i powidła na poczcie, które można zakupić przy okazji albo w sumie, nie wiem, głównie kupujesz tam, a przy okazji wysyłasz list, to może to tak będzie lepiej, bo to tak mniej więcej wygląda. I obok właśnie obozów integracyjnych w tle z strzelaniem, Poczta Polska rzuciła wyzwanie dyskontom, uwaga, i zaoferuje wyprawki szkolne. Co i będziesz? Akcja, jak się może akcja nazywać, posłuchajcie? Back to school.
Czy wow. Wszystkie Lidle, Biedronki, Oszony, teraz Tesco, ludzie kolejki przed pocztą będą teraz, żeby kupić zeszyt. Bo wiadomości handlowe... A właśnie, we wszystkich supermarketach już jest na wejściu, już jest właśnie te zestawy back to school. Jest najbardziej wkurwiające, ja pamiętam. W zeszłym roku z Ludwikiem jeszcze na ten temat gadaliśmy, że jeszcze wakacje się nie skończyły, a już wszędzie są zeszyty, wszędzie są długopisy i wszystko, a jeszcze, kurwa, zostały 3 tygodnie wakacji, nie? O co chodzi? Ale jak mówią wiadomości handlowe, Poczta Polska zamierza rzucić wyzwanie popularnym dyskontom i powiększyć ofertę artykułów szkolnych i biurowych. I w zeszłym roku w placówkach poczty sprzedano towary, uwaga, o łącznej wartości ponad 350 milionów złotych, więc to dobro komplementarne albo substytucyjne, tak bym powiedział, no bo jak nie weźmiesz długopisu, żeby się podpisać, czy żeby wypisać na kopercie, a pani ci nie pożyczy z okienka, to musisz go zakupić, no to jednak daje radę, a segment ten jakby dynamicznie się rozwija na terenie Poczty Polskiej. Z drugiej strony patrząc, jeżeli zajedziemy sobie do Pcimia Dolnego, no to jest spożywczy i załóżmy Poczta Polska, tak? No i tam przy okazji możesz kupić krzyżówki, jakieś śpiewniki z Janem Pawłem, tak? Czy kremówki na przykład, papieskie. Tak? Papieskie. Gościa niedzielnego możesz kupić. Na przykład. Właśnie. I Poczta Polska zamierza jakby trend wykorzystać i zaoferować jeszcze więcej produktów w ramach akcji Back to School, która trwa od początku lipca. Genialne. A jak w ogóle jak może trwać... W ofercie planowane jeszcze pistolety będą do kupienia. Prawdopodobnie tak na wodę, żeby przyzwyczaić. Ale poczekajcie, w ogóle jak akcja może trwać od, kurwa, początku lipca? Jak początku lipca zaczynają się wakacje, już jest back to school. No i tutaj, no i nie, no, stary, to jest biznes, mentalnie. Rozumiesz, to jest Poczta Polska, to są prekursorzy po prostu biznesu i generalnie wszystkiego. Słuchajcie, no. Oni, pracownicy Poczty Polskiej są przeszkoleni z BHP, no. Z obronności, tak. Tylko nie z dbaniu o samopoczucie klienta, to jest jedyny, ale to jest spokojnie. Jak nie, teraz, to, tylko... teraz dopiero będą o ciebie dbać, rozumiesz? Uśmiechnij się, uśmiechnij się. Tylko chciałbym właśnie powiedzieć, że jeżeli zobaczycie kogoś na Poczcie Polskiej, kto stoi w kolejce i kompletuje właśnie wyprawkę, to jakby spokojnie poczekajcie, bo może, ale z drugiej strony może będzie trochę taniej, tak, a jeżeli w dyskoncie, może, chociaż już, nie wiem. Zawsze jest ten żart dla wszystkich, powiedzmy tutaj, studentów prawa, może też aplikantów, którzy na przykład muszą wysłać pismo procesowe do jakiegoś konkretnego dnia i prosisz panią na poczcie już o północy na przykład, żeby jeszcze ci przybiła stampel z poprzedniego dnia i teraz wyobrażam sobie hipotetyczną, abstrakcyjną oczywiście sytuację, że jakiś że synek mówi na zasadzie, że mamo, jutro na plastykę potrzebuje, nie wiem, bloku kolorowego i matka zapieprza na pocztę, żeby, bo jest 24 godziny, żeby kupić blok kolorowy. I są jakiś tutaj. Tak, chyba, no, nie wydaje mi się, żeby poczty. Gdzieś jest, ale to w Warszawie, gdzieś tam jest. Nie, w centrum Gdańska, u nas na Długiej jest. To jest 24 godzina. Wow. No to dobrze, no ale to dobra, nie wiem. Sprzedają alkohol tam? Back to school. Ale... I może, że właśnie ktoś potrzebuje coś wysłać jeszcze tego dnia. Jesteście pieprznięci. Jakaś matka mu blokuje, ale... bo bloka 4 trzeba kupić. Cytując wiceprezesa Poczty Polskiej Andrzeja Bodziny. Z nami strzela się dobrze. Poczta stale dostosowuje ofertę sezonową do gości swoich placówek, dba o odpowiedni wybór oraz przystępność cen produktów, czyli, a klienci, szczególnie w niższych miejscowościach, chwalą sobie możliwość zrobienia zakupów papierniczych w urzędzie pocztowym. Różańce sprzedają. I okazjonalne. Między innymi, no to właśnie mówię, że to jest jakby... drugie, no. Że to jest obok tego. To zaraz tu jeszcze do nas słuchacz napisał, że znalazł lepszy hit na Poczcie Polskiej, więc Bartek, jak możesz, to podziel się z nami tą informacją, będziemy ten, ale chcę jeszcze powiedzieć, nie wiem, czy wiecie, bo Poczta Polska również szuka partnerów do współpracy jakby w zakresie, tak, jakby mapowania płatnych zabójstw. Panowie, ale to jest bardzo poważne. Współpraca z łysym Volt to nie wyjdzie. Szuka firm, które chciałyby wejść w współpracę jakby z Pocztą Polską, bo w pierwszy weekend września zaoferuje darmową dostawę i wybrane firmy z branży e-commerce, których lista nie została jeszcze opublikowana, będą oferowały w dniach 3-4 września darmową dostawę za pośrednictwem usług oferowanych przez Pocztę Polską. Naklejki luźno przy kawie będą dostarczane. Będą darmowe zamówienia 3-4, a około 25 planowana będzie dostawa. Dokładnie. Dobra. Tak. A no tak jak myślałem, bo właśnie specjalnie sprawdziłem, oczywiście 3-4 to jest sobota i niedziela, także... I jest też planszówka, bo tutaj Bartek podesłał zdjęcia, zaraz jeszcze wrzucę tylko to drugie zdjęcie, żeby się też pojawiło i zrobię podgląd dla was, drodzy słuchacze. Tylko to muszę sobie tutaj przeklikać, zrobimy tak. Bo to jest tutaj. Ja niestety jak wchodzę na pocztę, to mimo że jakby jestem dość młody, czuję się po prostu jakbym cofnął się w czasie.
nie wiem, bo ile nawet, ale myślę, że 20-30 lat to jest minimum, no tam po prostu jest strasznie. W sensie ja już dawno nie byłem na poczcie. No to natomiast... nie, nic straconego, nie wybieraj się. Nie mogę pokazać, ale Bartek podrzucił, będzie zdjęcie na stronie internetowej, posłuchajcie, planszówka, rolnik szuka żony. To, ale to Poczta Polska wyprodukowała? Poczta, nie, znaczy TVP, ale jest sprzedawane przez firmę Taktik. Okej. Okay. Taktik. To ta od respiratorów? Stary, no prawdopodobnie teraz też krąży ładny wyborczy. Ale źle się mówi o zmarłych. Teraz też krąży. Maroko pozdrawiam. Teraz też krąży ładne zdjęcie. A propos filtrów, to także. Nie, stoi pan Szumowski, tak? I mówi do premiera, że jakby coś to ma, ktoś tanio dostarcza filtry, nie? Tutaj a propos Odry, ale nie poruszamy tego tematu. Rozmawialiśmy na początku odcinka, że nie będziemy na ten temat rozmawiać. Czekaj. Masz prawie wszystko. Dom, ciekawą pracę, dostęp do najnowszych technologii, przyzwoite zarobki oraz czas na rozwijanie własnych pasji i zainteresowań. Do pełni szczęścia brakuje ci tylko osoby, która zechce dzielić z tobą radość i smutki dnia codziennego. Czas spędzony wspólnie przy tej grze to doskonała okazja do lepszego poznania się nawzajem, możliwość wcielenia się w rolę uczestników popularnego programu telewizji polskiej. To tylko pretekst, by dobrze się bawić, móc się przekonać, kto spośród graczy w podobny sposób jak ty patrzy na świat. I uwaga, słuchaj, no tak, ale jest, ale gra jest od 15 roku tak życia, 15+, nie? No to tam tak, może, no ty, no. A może tam o seksie jest! Co to jest? Jak twoje bataty? Powinno być od 18 roku życia. No, żony szuka 15-latka? No nie wiem, no to jest 30 minut się gra, skandal. To prawie jak nasz odcinek i 3-6 graczy, więc może sobie ogarniemy to i pogramy na wizji. Ale czekaj, no, jak chyba we czwórkę rolnik szuka żony, to nie byłoby za dobrze. Ale to 15. Nie idźmy w tą stronę, no nie idźmy w tą stronę. To 15 to ma sens, bo zobacz, najpierw musisz dzięki się poznać. Dzięki Bartek za podesłanie tematu. Najpierw musisz się poznać, tak. Potem ślub, zaraz jak 18 wybije tak. I potem, gdzie są te dzieci? Musisz od razu zacząć działać. Gdzie są te dzieci, oczywiście. O mój Boże, dobra. No okej. Okay. Ale to tak zamiast znaczków i listów, tak? I obok właśnie imprezy integracyjnej z pistoletami Poczta Polska wchodzi w akcję Back to School, rozwija się w e-commerce. No może to jest kurwa przykład takiego dobrego Amazonu, wiesz? Takiego polskiego Amazonu. Jak dla mnie to jest lekkie nawiązanie chyba do school shootingu, który ma miejsce w Stanach Zjednoczonych bardzo dobrze. Weź często. Kuba, jakby już trochę... ja wiem, że skosztowuję. Nie widzisz tych powiązań. Wszystko składa się w jedną całość. No, w tym kraju wszystko się składa, wszystko się składa w jedność. Tak. Dokładnie. Dobrze. Dobrze. To może powiemy coś o zarzutach, bo widziałem, że mamy... O UOKiK-u dużo. A kto to wstawił? Ja mam a propos Allegro, a... Ja a propos Biedronki, tak. Ja mam do Adama zastrzeżenia na przykład. Do kogo? A, zarzuty masz, tak? Do Adama. Tak. Dobra, no za to... co? Nie użytowałem. To ja prędko przejdę, nie wiem czy... Chciałem się zestresować tylko. Nie, Maciuś, ja jestem za stary dla stresowania się użytowania. Dobra. Ojej, ależ dał. Ty masz ile? Ja dobra, 27 lat. Ledwo możesz w rolnik szuka żony grać. No właśnie, dziękuję panowie, jesteście najlepsi. Dobra, więc tak, ostatnio mówiliśmy o UOKiK-u w sprawie współpracy z influencerami, a teraz UOKiK stawia zarzuty Biedronce, której nie wiem, czy słyszeliście o takiej promocji, że jest antyinflacyjna tarcza Biedronki. Słyszeliście o tym? Nie. Może dlatego w Lublewie Gdańskim za 4,50 kupowałem cukier. Adam, antyinflacyjna tarcza Biedronki polega na tym, że teoretycznie mogłeś otrzymać zwrot pieniędzy, jeżeli znajdziesz coś w innym sklepie taniej. Aha, to tak jak kiedyś Castorama do Leroy Merlin i tak dalej. No, takiego, tylko przebijemy twoje ceny i tak dalej. I tak? MyTaxi sam taniej niż u sam wiesz kogo. Tak, tylko... do Ubera. No dobra, ale no to jest promocja i okej, nie? Tylko okazuje zrobiłeś się... Zrobiłeś Highmarka? Tak, zrobiłem. No to ja sobie wpiszę Biedronka. Że nie jest to takie proste, bo żeby... Jakby skąd ten cały proces, tak? No. Żeby wziąć udział w promocji, no to nie wystarczy tylko przedstawić jakby faktu, tylko musisz kupić tamtą rzecz w dwóch sklepach. Czyli w Biedronce i... Tak. Zachować dwa oryginalne dokumenty. Mhm. Na własny koszt te oryginalne dokumenty sprzedaży wysłać do Biedronki. Po czym... Oczywiście pocztowo, jakby, tak? Tak. No tak, po czym powinieneś dostać zwrot pieniędzy, ale nie dostaniesz zwrotu pieniędzy, bo jeżeli już ci się w końcu uda i przejdziesz to wszystko, to dostaniesz ebon do wykorzystania w Biedronce. Ważny jeszcze na przykład półtorej tygodnia.
Tak, chyba nawet ważne 7 dni. No, bo to tak jak ja zrobiłem zakupy i dostałem bon, 15 zł taniej na następne zakupy, tylko że bon nie był ważny tydzień czasów, czyli po tygodniu jak robię zakupy, tylko był ważny 5 dni, żebym wcześniej przyszedł do Biedronki i zrobił zakupy. Adam, dlatego tego nie zrobiłem. Doprecyzuję. Zakupów należało dokonać w tym samym tygodniu, liczonym od poniedziałku do niedzieli. Co to jest kurwa za tarcza? A to tak w sumie przepisy, tak jak w polskim rządzie. Nie? Zrobić zdjęcia porównywanych produktów z etykietą i ze składem. O, selfie. I zachować, tak jak mówiłem, nienaruszone paragony bądź faktury, tak? I masz potem 7 dni, żeby przesłać zgłoszenie i dostajesz bon, potem, który też możesz 7 dni wykorzystać. No i UOKiK stwierdził, że to jest jakby nieprawidłowe i może wprowadzać konsumentów w błąd. W związku z tym postawił zarzuty dla Geronimo Martins. Bardzo dobrze, myślałem, że powiesz Martensy, ale kto to kurwa wymyślił? W sensie ten za tą zawiłość, tą zawiłą drogę, ja rozumiem, znaczy powinno to żeby być ci tak... Żeby się nie chciało, żeby no, ci ale, na broń ale, Boże nie wiesz, chciało. To ja uważam, że jakby właśnie to, no. To jest po to, żeby miało sens i jakby Polacy by chyba nie zeszturmowali Biedronek i nie szukaliby tańszych produktów, chociaż no różnie może być, ale myślę, że w gruncie rzeczy nie straciliby na tym, nie? A robiąc taką mega zawiłą akcję, z której w sumie nikt nie skorzysta, a ty nawet o niej ale nie w reklamie hasło było tarcza antyinflacyjna Biedronki. Tarcza Biedronki antyinflacyjna. Dokładnie antyinflacyjna, tak. A chociaż teraz w Biedronce rzeczywiście są jakieś takie banery przy niektórych cenach, gdzie było napisane właśnie tarcza antyinflacyjna. Już nawet nie potem jak go powtórzyć. Nie dość, że tak trudno. Dokładnie. Adam, z Maćkiem mieliśmy dyskusję, bo przed długim weekendem, który właśnie się skończył, była w Biedronce promocja 12 plus 12. A, piwerka? 12 piw i 12 gratis z kartą Moja Biedronka. No proszę cię. No, tutaj no tak, korzystany ale... Mój ulubiony przykład, poczekajcie, bardzo krótki off-topic, ale in-topic, bo w Biedronce. Robiłem in-topic, wow. Robię zakupy w Biedronce. I jest ta promocja i widzę po prostu bardzo dużo konkretnej grupy społecznej, która zwanej Januszami, która nakupowała po prostu tych piw. I mój ulubiony przykład był, pan przyjechał rowerem i takim rowerem i miał taki koszyczek. A może on kupił bezalkoholowe piwa? Ale nie, poczekaj. Ale nie pił. Ale poczekaj, słuchaj. Przyjechał rowerem do sklepu, wziął po prostu ten dwunastopak, zobaczył, że jest drugi dwunastopak za darmo, więc nałożył sobie. Dojechał do kasy, zapłacił i wyszedł przed Biedronkę, krzyknął o i stwierdził na zasadzie, że no jednak nie jest w stanie tego przewieźć, bo w tym koszyczku mu się 4 piwa zmieściły i potem na to jeszcze na te 4 piwa położył jedno i jedno w łapę i wraca do sklepu i mówi czy, do pani kasjerki, czy pani może mu to przechować pod kasą, to on sobie przyjedzie za godzinę i ten. I pani kasjerka chyba mu przechowała, bo tam położył nie to no, piwo i pojechał po samochód. Obstałem, że jak już wrócił samochodem, to już się nie ograniczał do 12, tylko już w ogóle a to jest chyba... Tak, a to można tylko raz na jedną kartę. No ale wiadomo, to można raz na jedną kartę? Tak. No to wziął kartę żony, no właśnie, babci. Przy okazji, Synka. Będąc w Biedronce, założył kartę jeszcze na jakiś randomowy numer. Wszedł komórkę na fejkowy numer, na którego przez 15 minut przychodzi SMS aktywacyjny i założył tych kart i nakupował. No. Podajemy wam takiego tutaj LPK, uczy i bawi. Podajemy wam tak, że możecie sobie właśnie... Są takie strony internetowe, no dawaj. LPK uczy i bawi. Można sobie właśnie przez stronę internetową taką bramkę wykorzystać i randomowy numer telefonu, przez który przez 15 minut jakby jak masz podtrzymaną sesję, przychodzi do ciebie każdy SMS, jaki gdzieś tam wpiszesz, czyli żeby nie podawać swojego numeru, dokładnie, nie podawać swojego numeru telefonu i tak naprawdę możecie sobie na przykład zrobić kilka tych Biedronek i potem, żeby być jeszcze bardziej Januszowym, to można było potem posprzedawać te piwka na przykład za zeciga, czy coś takiego, nie? No. A sąsiad by się wkurzył, bo to jeszcze Passatem ktoś jeździ i tak dalej, więc tutaj od razu policja, urząd antymonopolowy i tak dalej, i tak dalej. UOKiK. Kik. A nie ma ograniczenia na ilość piw. Ciekawe, a na cukier już jest. Tak, ale w ogóle tam były dwie... No właśnie o tym rozmawiam. No to jest właśnie, to jest ten nasz piękny kraj. Gdyby nie takie absurdy, to nie mielibyśmy o czym rozmawiać. No tak, ale jeszcze piwo były... jest zdrowsze od cukru. Słuchajcie, ale był tam cukier chmielowy jest. Dwójka powiedzmy, dwa typy Janusz. Jeden, który ewidentnie dostał kartkę z zakupami, robił zakupy i przy okazji zobaczył. I jeden, który wszedł coś tam kupić
i dosłownie miał na przykład, nie wiem, batonika, widziałem, że gość kupił batonika i Red Bulla i potem reszta to była takie właśnie te kraty po prostu. A to może być na odwrót, wiesz, to nie tak, że on przyszedł po batonika, tylko batonika i Red Bulla. Przy okazji Red Bull. Mogło być na odwrót. Najpierw trzeba było podnieść trochę cukrowo się, że tak powiem, a potem dowalić piwkiem. Znaczy, no... Dla efektu. No, dokładnie tak. No tak, ja ostatnio dobre piwo kupiłem, bezalkoholowe, zaraz mi się przypomni, to wam powiem, coś na zasadzie ginger, ale jeszcze dodatkowo miało imbir. I jak skończyłeś pić to piwo bezalkoholowe, przepraszam, to samo, nieważne, ale imbirowe piwo, i przepraszam, imbirowe z cytryną, o może tak? Bawarię. Lemon, tak? Nie, Bawarię. I posłuchajcie, jak ją wypiłeś, to bardzo fajne zostało taki posmak w gardle, nie? Taki lekko strawy. Super, bardzo dobre piwo bezalkoholowe, doskonale gasiło pragnienie. To weekendowo. To jest trochę jest, a to jest za gorąco po prostu dzisiaj, nie? To jest hashtag współpraca, Adam, bo zabrzmiało zajebiście. Nie jest, ale Bawaria, polecam, zresztą bardzo dobre importowane piwo. Bawaria lepsze od Łomży. Dobrze. Nie, ja BMW nie jeżdżę. Adam, czy zamierzasz teraz dołączyć do mnie ze swoją historią o Urzędzie Ochrony... Znaczy, mogę to podsumować bardzo krótko, bo już jakby trochę jesteśmy przy tym UOKiK-u i historiach związanych z Biedrą. Natomiast generalnie Allegro według UOKiK-u nadużyło swoją pozycję rynkową i według UOKiK-u niedozwolone działania Allegro polegały na wykorzystaniu informacji na temat funkcjonowania platformy, algorytmów trafności, które były niedostępne dla sprzedawców. W ten sposób spółka mogła lepiej pozycjonować własne oferty w wynikach wyszukiwania, rywalizując na platformie z innymi sprzedawcami. Oczywiście, czyli coś, co było obvious od lat, UOKiK... W sensie to jest sprawa, która jakby oskarżenia padają na wiesz, czas, który był tam 3 lata temu, więc to się działo wcześniej, teraz już się mniej dzieje, nie? Ale i tak się dzieje, jakby. No niestety. Znaczy, no dla mnie to, no wiesz, no robisz swój portal, na którym korzystasz ze swoich informacji, żeby więcej tam sprzedawać, nie? No, zrobili biznes, ale niestety tak nie można, no i tyle. No, ale niektórym wiele rzeczy... Oczywiście spółka się nie zgadza z zarzutami UOKiK-u, no, bo niestety się właśnie zgadzać. Niektórym wszystko uchodzi na sucho. No cóż, no co zrobić, dobrze, że się chociaż jakiś urząd za coś zabiera, ale pytanie, czy w dobrą stronę idą, nie? To jest drugie pytanie. Czy skończyliśmy temat UOKiK-u? Tak. Oczywiście szanujemy Allegro, ale nie szanujemy przestępstw. Dobrze, ja bym się... Jezus, LPK uczy bawi. Weź zrób tutaj Marka. Nie szanujemy też gwałtów, nie szanujemy morderstw. No, generalnie... Nie. Weź zrób tutaj Marka, proszę. Błagam, nazwijmy tak odcinek. Szanujemy Allegro, nie szanujemy przestępstw. Dobrze, no to weź zapisz w komentarch, co? Bo ucieknie. Ja wrzucę. Panowie, czy chcieli... Dawno maska nie było, nie? Nie, o masku nie będzie właśnie. Masz coś o masku? O Tesli. O Tesli, ale to powiązane. To powiązane. A to ja bym twój temat, co ci ukradłem, ale w sumie chciałeś go z powrotem. Nie, możesz ty, ale ja bym chciał najpierw się zapytać, czy chcielibyście zarobić 2000 zł. Ale że co, że za podcast? Nie no, przecież my go robimy z czystej chęci, dobroci serca, spełnienia, satysfakcji. Prawda? Że lubimy No, nie widziałeś o tym? Dobra, to wychodź. Już Kuba pożegnał się z wami. Oczywiście. To był ostatni odcinek z Kubą. Dziękuję. Oczywiście, że tak. Czy wy znacie Edzia? Kim jest Edziu? Edzio, rap? Znamy Edzio. Edzio z TikToka. Daj, 3 słowa. Będzie freestyle. 3 dowolne słowa. A Edzio tak na TikToku robi? Tak. No właśnie, a wiesz, że Edzio ma na imię Piotr Bylina? No. Mindfuck, tak. Widzę. Dzisiaj, dobra, jakbyś mnie spytał, to nie wiedziałem, ale kojarzyłem, że się Piotr nazywa. No i generalnie posłuchajcie, to jest news 9 sierpnia, ja go wcześniej nie wrzucałem, ale chciałem go bardzo, bardzo jakby przytoczyć, nadarzyła się dobra okazja i chciałem jakby wam powiedzieć, że tutaj jakby musimy połączyć Gdańsk z TikTokiem i z Edziem. I co z tego może wyniknąć? Gówno! Przepraszam. Oj, Kuba. Ta odpowiedź może jest dość... Ale gówno rzeczywiście. Ale taka jest prawda. Dokładnie, bo baner z Edziem w roli głównej między innymi jest taki, że zostań gdańskim TikTokerem i do zgarnięcia jest 2000 zł i warsztaty z Edziem. Warsztaty z freestylu będą? I teraz jakby równo... Ale jakie warsztaty, z czego? Znaczy, właśnie chcę wszystko powiedzieć. TikTok, znaczy miasto Gdańsk rozpoczyna poszukiwanie osoby, która mogłaby współpracować z ratuszem jako oficjalny miejski TikToker. I wymagania są nieduże. Trzeba mieć ukończone 16 lat. Check. Pomysły na pokazanie Gdańska na TikToku? To już myślę, że 3/4 fanów Edzia odpada, nie? Na starcie.
twarzą i mentorem akcji został Piotr Bylina, TikToker znany pod pseudonimem Edzio. PS Edzio. Edzio. Zgłoszenia do pierwszego etapu przyjmowane są do 26 sierpnia, więc wciąż mamy 10 dni na to, aby wystartować. Wystarczy mi skończone... Poczekaj. Dobra, dobra. Świeże pomysły na pokazania miastu w krótkiej, dynamicznej formie na TikToku, ale tak? Trzeba być TikTokerem już, tak? Jakimś zaawansowanym. Nie, no właśnie nie. Czyli trzeba mieć tylko pomysły. Dokładnie. 16 lat. No dokładnie. Ale no gdzie, to dawaj, Kuba. Gdzie te pomysły opisać? Dla najlepszych czekają możliwość współpracy z Piotrem, czyli TikTokowym Edziem, który zostaje ambasadorem akcji. I teraz pierwszy etap castingu, bo to jest casting, trwa do 26 i obejmuje zebranie zgłoszeń i wybór osób, które kwalifikują się do kolejnej części. Następnie uczestnicy albo uczestniczki realizują jedno z trzech określonych przez organizatorów zadań castingowych, nie? Na początku, wiesz, masz zajebisty pomysł, wiesz, i robisz dobrego TikToka, a na końcu zrób TikToka z Neptunem na przykład, nie? I to, wiesz, zadanie konkursowe, kurwa, dwoisz się, troisz, ale to nic nie pasuje do generacji Z na przykład na TikToku, nie? I komisja konkursowa, w której składzi head bury, nie? Tak? Jakby muszą zrealizować te zadania i komisja konkursowa, w skład której wchodzi Piotr Bylina, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Gdańsku, partnera konkursu, agencji Personal PR oraz Gdańskiej Rady Młodzieżowej, wyłaniają maksymalnie trójkę zwycięzców, którzy, uwaga, kurwa, otrzymują nagrodę w wysokości 2000 zł za przygotowanie materiałów pod wideo pod opieką Edzia, a także szansę na stanie się mikroinfluencerem. Teraz pytanie... Jaki influencer na TikToku, który ma dobre ten, tak? Kurwa, za 2000 zł wstanie i spróbuje coś zrobić, żeby startować w konkursie. Żaden, ale drogi Gdańsku. Powiedzieliśmy, że to, no nie jest dla, to nie jest dla TikTokerów, tylko dla fanów i fanek Piotra Byliny, którzy chcą być po prostu jak on. Albo dla fanów. Albo Kuba, chyba nie zrozumiałeś, ale dobrze. Dla miłośników Gdańska, którzy chcieliby nagrywać vlogi o Gdańsku. Daj mi dokończyć. Jak ktoś ma jakby pomysł, tak, ale nie może się odważyć, no to może mieć ten pomysł i może wygra warsztaty z Piotrem Byliną i dostanie na start 2000 zł. Wejdźmy, spójrzmy na to od strony biznesowej. Kupi ten telefon, do tej lampy. Ile Gdańsk musiał panu Piotrowi Bylinie, czyli Wel Edziowi, zapłacić pieniędzy, że zostały tylko dwa koła dla TikTokera. Znaczy, z całym szacunkiem, drodzy słuchacze, jeżeli mamy słuchaczy, którzy, a mamy też słuchaczy, którzy mają świetne profile na TikToku i doskonale go je prowadzą, mają wiele obserwujących. I mamy też pewnie słuchaczy, którzy lubią Edzia. Zdecydowanie, no jednym z nich jest Maciej. Tak? Który Maciej? No bo sam wiedział, kim jest Edziu. No, ja nie wiedziałem, na przykład musiałem sprawdzić. Ja dużo TikTok oglądam, plus z nim było trochę dramy. Bo nie, dużo TikToka Edzia oglądasz. Plus z nim było sporo dram w internecie, więc no. To też ja nie wiem, to ze wszystkimi influencerami są straszne dramy tak naprawdę, ale... Bo na tym się buduje. Jakby chcą korzystać, bo przekaz generalnie Gdańska jest taki, że jakby TikTok jest świetnym narzędziem przekazu informacyjno-marketingowego, który niesie ta platforma i pozwala na tworzenie kreatywnych treści, których odbiorcami są najmłodsi użytkownicy internetu, nie? No, najmłodsi użytkownicy internetu są na Snapie, a niekoniecznie na TikToku? Nie zgodziłbyś się. Może i nie. Ja myślę, że bardziej... Znaczy Snap też, ale myślę, że musimy statystyki obecnie zerknąć. No to bordo statystyka zaraz będzie oblukiwał. Ale panowie, no to co, chcielibyście się szarpnąć na 2000 z Gdańska za TikToczka? Ja bym spojrzał z trochę innej perspektywy na to. Bo... O, czekamy na fachową analizę. Czekaj, przybliżę na ciebie. Sobie, ekspert, wyciszę muzykę. Ekspert do spraw TikToka. Sobie... Nie, no wyobraź sobie, że jest, nie, masz 16 lat. Czasami sobie nagrywasz jakieś TikToczki, których totalnie nikt nie ogląda, ale jakby uczysz się to robić, jest, jakoś to wychodzi. Dostajesz możliwość dostania tak o dwa koła za to, żeby robić coś fajnego, co ludzie będą widzieli dla Gdańska. Robić po prostu materiały dla miasta. I myślę, że to jest spoko opcja. I wiesz, to myślę, że jest skierowane w dużym... No nie, włącz muzykę, bo dziwnie jest. Myślę, że jest skierowane w dużym stopniu właśnie do takich bardziej wannabe TikTokerów. Nie osób, które już mają... wiesz, tworzą to, tylko takie, że chcą zacząć Maciej, działać. Maciej, kupiłeś mnie, wstaję, idziesz. Biorę telefon, idę robić, jest tylko pytanie, Dance by Night. A jest jakaś górna granica wiekowa? Nie ma. Zmieszaj. To się zmieści, żaden. No? Skończyłem 16 lat, mogę wchodzić. Natomiast pytanie, jaka to będzie jakość tych filmików i raczej... Z Edziem będzie dowolno wysoka jakość. No nie, no Edzie boostuje. No. Nie, ale dobrze. Maciej, znaczy masz rację, Maciej. Ja generalnie jestem... Okej, no jeżeli mamy jakiegoś młodego, co skończył 16 lat, tylko myślę, że ten 16-latek, który siedzi mocno w social mediach, które go otaczają, to już jakiś pomysł ma. Myślę, że zjadacze social mediów dzielą się na takie osoby, które
potrafią w social media i robią to dobrze i są tylko tacy, którzy podglądają i mają jakiś inny pomysł na siebie tak naprawdę. I teraz pytanie, kto będzie chciał sięgać po te dwa koła? No, na te dwa koła... Ja myślę, że to tak jak Maciej, no to nastolatkowie, którzy gdzieś tam wannabe, no typowo wannabe, którzy po prostu widzą to. No okej, okay, potem będą... Wiesz, jakby zauważ, że przez to, że ten TikTok jest tak popularny i że to wszystko jest takie piękne tam, bo to już nieraz udowodnione, że po prostu Instagram jest jednym z największych... TikTok czy Instagram? No TikTok, Instagram, no ale w końcu ludzie to oglądają, dostają depresji, bo wszystko jest piękne, wiesz o co chodzi, tak? I każdy chce być taki, jak tam oni są, więc na pewno są jest... Są oni. Tak, oni są. I na pewno znajdzie się wielu chętnych, którzy po prostu pójdą, no bo myślą, że to jest takie super, myślą, że to jest fajne i chcieliby z Edziem ten warsztat po prostu odbyć. A może te dwa koła to jest tak ten, za samą nagrodę, a potem potencjalne zatrudnienie za normalną jeszcze stawkę jakąś wyższą. 3000 na to. Może i tak być. Za nagrywanie TikToków z Neptunem to... Dawaj, Maciej, lecisz. Neptun, mój koleżko. Nie wiem, to było Mieszko, mój koleżko z Tiraperów z Nad Wisłą. Tak, było. Było, nie? Była taka nutka. To ja myślę, że... Czas kończyć powoli. Ale jeszcze Kuba chyba jeden temat. Ja się chciałem tylko zapytać Adama. Adam, co ty wpisałeś 12 za 12? W sensie, jako proponowany tytuł odcinka. Co? 12 za 12. Poruszaliśmy temat piw. Aha, dobra, okej. Okay. Dobra. Ostatni... Nie chciałem, żeby uciekło. A to chodziło okay, o dobrze, 12 plus 12. Bo ty mi się tutaj... Dobrze, ostatni temat. Okay. Z racji tego, że wyświetliłeś przed chwilą baner piękny z kawami Veronesi, ja chciałem tylko szybko jako przerywnik na koniec powiedzieć o takim napoju smaczna kawusia. A, brzmi jakby to była kawa i była smaczna. Czekaj, ja sobie tylko piszę smaczna kawusia. Smaczna kawusia, nie dla kapusia, czyli dawno nie było czegoś od Kiza, bo testowaliśmy już Kizersy i Adam mówił, że są niedobre, a potem mówił, że są dobre. A teraz Kizo dalej idzie w kierunku produktów spożywczych i wypuścił smaczną kawusię, która... To jest jakiś czas temu, 2-3 tygodnie chyba. Tak, która... Znaczy tutaj 8 sierpnia jest premiera, a premiera 18 sierpnia w sieci sklepów Biedronka, więc okay. W sumie... Okay, czyli info to za, o tym wyszło, a to będzie, a za dwa dni dopiero ten napój będzie. Ale to jest, rozumiem, że to... Smaczna, właśnie powiem, smaczna kawusia to nie jest taka kawusia, jak mamy ją tutaj w paczkach kilogramowych, tak jak w tym wypadku kawa Veronesi, tylko smaczna kawusia to jest po prostu napój w puszce, taki jak energetyk, który podejrzewam, że jest o smaku kawy, ale jeszcze nie próbowałem, bo jeszcze jest niedostępny. A to nie jest ten substytut, tak jak kiedyś rozmawialiśmy o KFD czy o czymś takim, czyli ta kawa dla sportowców. Trochę tam. Chyba tak, coś tam z kofeiną pewnie, GBS, no o, właśnie, GBS właśnie, coś takiego. Okej, okay, no. Ale to właśnie to w puszkach znaczy, od razu, nie? Sprzedawane. No w puszkach, tak, no myślę, że jakby no to, wiesz, to są strzały, to jest produkt, który ma być tani, dostępny dla każdego, musi się podobać i być chwytliwy, tak, więc no... I będą wykupione tak jak wszystkie Kizersy z Biedronki, tak, nie dokładnie. Będzie się dało dostać, także kiedyś może spróbujemy. Ale jeżeli chcecie być pewni co do jakości swojej kawy, i to... mieć prawdziwą smaczną kawusię, to... Tak, już. Z kodem LPK 2022 20% zniżki na kawawbiurze.pl na kawę marki Veronesi. No pięknie to zrobiłeś, Maciej, dokładnie tak jak ustalaliśmy przed odcinkiem, no świetnie wyreżyserowany. No. Tak jest, drodzy słuchacze, partner naszego podcastu, firma kawawiurze.pl, na którą gorąco i serdecznie zapraszamy, stronę internetową. W tym miesiącu cały czas, jeszcze sierpień trwa, więc kawy Veronesi. Dzisiaj mamy ciok krema. Ciok cream. Ciok cream na naszym blacie w super gorącym studiu, nieklimatyzowanym, powietrze stoi, po prostu jest tragedia pełna. Naturalnie klimatyzowane. A my, drodzy słuchacze, powolutku się z wami żegnamy. Przed nami Flat White'ik. Ten 148 odcinek uważam, że nagraliśmy i za chwileczkę widzimy się we Flat White'cie i zapraszamy, żebyście dołączyli do grona naszych patronów, naszych mecenasów, naszego podcastu i 15 zł miesięcznie, albo jeżeli ktoś woli international in US dollars, może być 3,5 dolara,
miesięcznie, już nawet teraz 3, przepraszam, bo inflacja zjadła, tak. widzieliście albo coś. Widzieliście już na odcinku głównym co nieco od Tomiego Lee, jeżeli chcecie zobaczyć co nieco od Adama S, to... Albo od musicie... Adama B. Nie, Adam B się nie rozbiera, to Adam S zawsze na początku Flat White'a zdejmuje koszulkę. Tylko musicie być punktualnie. Dokładnie, tak, bo jak nie będziecie punktualnie, to nie zobaczycie, jak Adam zdejmuje koszulkę. Myślę, że jeszcze... Powinniśmy podziękować naszym patronom, którzy wykupili właśnie ten dostęp do Flat White'a, więc dziękujemy Marcie, Bartkowi, Mateuszowi, Julii i Natalce. Dokładnie tak, dziękujemy wam bardzo, jesteście mecenasami podcastu i ci, co dołączą i zdecydują się na subskrypcję na patreon.com/lpkpodcast, zyskają również dostęp do wcześniejszych odcinków, więc my się z wami... Do których zachęcamy do ich odsłuchania, obejrzenia. Dokładnie, więc my... Bo to nie jakby, uciekło. Jakby co, nie? Jakby uciekło. 147 pozostałych. Niestety zawsze zaczynamy jakimś tematem penisa, a dzisiaj zaczniemy od tym, co wie na nasz temat Facebook. Będę chciał chłopaków przepytać, żeby weszli na stronę facebook.com, add preferences, add topics i pokażę im się, jakie są ich zainteresowania i jak Meta ich targetuje. A na to wszystko w naszym Flat White'cie 11 już, bo to już będzie 11 Flat White. Bardzo serdecznie wam dziękujemy. O tej Tesli i o tym, jak Elon Musk kupuje w Żabce. I o tym, jak ekipa spada na dno. Dziękujemy wam bardzo, ta ekipa pozostaje. Słyszymy się w przyszłym tygodniu punktualnie, prawdopodobnie o 20:30 live, a jak zawsze w piątek o 7 rano, wszędzie gdzie nas słuchacie. Udostępnijcie, polećcie dalej. No i tyle. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Będziesz musiał jeszcze kliknąć tutaj Marka, nie? Życzymy wam super udanego dnia, wieczoru, popołudnia. Trzymajcie się. Cześć. Do usłyszenia. Cześć, pa. Słuchaliście LPK Podcast. Zapraszamy na www.luźnoprzykawie.pl. Do usłyszenia jak zawsze w piątek, punktualnie o 7 rano.